Cześć, z tej strony Maciej Pokarowski, kadra Szkoleniowa Card Group. Witam Cię serdecznie w kolejnym materiale, gdzie rozmawiamy o tym, jak poprawiać wydajność pracy Twojego mózgu. W pierwszym materiale w zasadzie przyjrzeliśmy się bardzo pobieżnie temu tematowi, tak żeby w ogóle przybliżyć Tobie, co jest fundamentem, czyli poprawa składu ciała. Natomiast dziś chciałbym powiedzieć konkretnie, jaki model żywienia będzie najlepszy, żeby tą pracę mózgu usprawniać. W tym wypadku będzie to pewien boost. boost, czyli połączenie dwóch modeli żywienia. Będzie to model diety DASH, plus połączymy to z dietą śródziemnomorską. E, dieta DASH jest to e, akurat dieta, która została stworzona stricte pod kątem e, radzenia sobie z nadciśnieniem tętniczym, e, no i w tym wypadku jest bardzo zbliżona do diety śródziemnomorskiej, i połączenie tych dwóch modeli żywienia daje nam dietę MIND. No i w tym wypadku też notabene sama nazwa wskazuje, że jest ona stworzona, żeby usprawniać pracę mózgu. Natomiast chciałbym, żebyśmy przebrnęli, jakie są jej główne założenia. No i w zasadzie przygotowałem e, kilka punktów, które usprawnią nam e, właśnie to, co jest najbardziej istotne pod kątem diety mind. Zacznijmy sobie od punktu numer jeden i będą to zielone warzywa liściaste. Zielone warzywa liściaste typu szpinak, rukola... Będą one rekomendowane, żeby pojawiały się nawet 6 razy w tygodniu. Generalnie chodzi o to, że będą zawierały bardzo cenne składniki do pracy naszego mózgu, więc warto zadbać, żeby warzywa naturalnie występowały w każdym możliwym posiłku. Natomiast szczególnie powinniśmy zadbać o zielone warzywa, liściaste. Kolejna rzecz to owoce jagodowe, bardzo mocno kojarzone i bardzo dobrze z, pod kątem tego, jak mogą wpływać na efektywną pracę mózgu. No i w tym wypadku będą to oczywiście na przykład jagody, borówki, które to, notabene, naprawdę kapitalnie potrafią wpływać na performance, e, jeśli chodzi o kwestie pracy naszego mózgu. Minimum dwa razy w tygodniu, jeśli udałoby się dodać do diety właśnie te owoce jagodowe, byłoby naprawdę świetnie. Trzeci punkt, Przechodzimy tutaj do kwasów omega-3. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wspominałem, że bardzo duża, przeważająca ilość mózgu, jeśli chodzi o skład, to tłuszcz, ale oczywiście dobrej jakościowo. No i tu mówimy o rybie, oliwach z oliwek, czy e, też roślinnych źródłach tłuszczów. W tym wypadku dostarczamy szczególnie kwasów omega-3. I od razu można dodać taką wstawkę, że kwasy omega-3, jeśli na przykład ryb w Twojej diecie nie ma, ryb nie lubisz, to warto. Absolutnie warto zadbać o odpowiednią suplementację, żeby tych kluczowych kwasów w kontekście pracy naszego mózgu odpowiednio dostarczać, ponieważ normy mówią, że jeśli jeden, dwa razy w tygodniu nie ma w naszym menu ryb, to wtedy nie jesteśmy w stanie spełnić zapotrzebowania na kwasy omega-3 i należy rozważyć suplementację. Kolejna rzecz to pełnoziarniste produkty zbożowe. No i często myślimy, o węglowodanach, o produktach mocznych, że to jest coś złego. Natomiast absolutnie nie. To jest cenne źródło bonika pokarmowego, cynku, magnezu, więc też powinniśmy zadbać o pełnoziarniste produkty zbożowe. Ciemne pieczywo, gruboziarniste kasze, e, ciemny makaron, ryż. To wszystko jest bardzo ważne też dla usprawnienia pracy. Mózgu, szczególnie tutaj, też mówimy o witaminach z grupy B, które naturalnie w tych produktach będą występować. Także też pamiętajmy, że w dietetyce nic nie jest czarno-białe, że mamy w danym produkcie tylko laktozę, tylko gluten, tylko kofeinę i tak dalej. Musimy patrzeć zawsze znacznie szerzej. Kolejna rzecz to oczywiście warzywa, o których wcześniej wspominałem. Jak wiesz, te zielone będą najbardziej pożądane, natomiast warto zadbać też o różne kolory. W skali dnia. Warto po prostu wybierać różnokolorowe warzywa, tak żeby dostarczać różne składniki, na przykład pomidory, które mają tu czerwień, no to dostarczą chociażby likopenu. Jeśli mówimy o marchewkach, no to wtedy mamy beta-karoten. Także finalnie też starajmy się różnicować, bo dzięki tej różnorodności możemy budować naprawdę fajny potencjał tej diety i to jest też jedno z założeń diety MIND. Kolejna rzecz to orzechy. No i tu wracamy troszeczkę do roślinnych źródeł tłuszczów, ponieważ orzechy są naprawdę superfoodem. No i warto, żeby one pojawiały się dosłownie każdego dnia. Minimum to jest 5 razy w tygodniu. Też nie mówimy oczywiście o takich orzechach solonych w puszce, tylko mówimy o nieprzetworzonych orzechach. No i warto zachować tutaj różnorodność. Mogą to być orzechy brazylijskie, mogą być orzechy włoskie, laskowe, migdały. Wybór jest naprawdę bardzo duży. No i tu dostarczamy też między innymi nie tylko. Wartościowych tłuszczów, ale też m.in. selenu, magnezu czy innych istotnych minerałów kluczowych dla usprawnienia pracy mózgu. No i ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę pod kątem diety Mind, to też bardziej taki potencjał wykorzystywania strączków w diecie. Oczywiście mięso raczej stawiamy na to chudsze, czyli mam na myśli po prostu drób, dobrym źródłem, oczywiście białka też będą ryby, owoce morza, ryby, o których wspominaliśmy, będą też chociażby jajka. Natomiast nie powinniśmy przesadać z mięsem czerwonym i również z punktu widzenia zdrowotnego warto wprowadzać 2-3 dni typowo bezmięsne, gdzie możemy na przykład wybierać strączki, które tak jak wspominałem niedawno pod kątem orzechów, strączki są naprawdę świetnym superfoodem, który warto włączyć do swojej diety. To jakby wszystko buduje potencjał diety MIND. W ten sposób, w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Natomiast też mamy inne fundamenty. Druga rzecz, która jest, no, myślę, że równie istotna, równie ważna, to aktywność, i rozbiję ją na dwie kwestie. Aktywność fizyczną, gdzie w zasadzie powinniśmy różnicować wybierać różne formy aktywności ruchowej, w zależności od tego, co lubimy jakie są nasze możliwości a dwa to jest też aktywność umysłowa, mentalna. I nie mówię tutaj o Obowiązkach zawodowych, o pracy. To jest oczywiste. Mam na myśli na przykład różnego rodzaju łamigłówki, sudoku, szachy, palcamy. Cokolwiek, co sprawi, że nasz mózg będzie musiał wejść na nieco inne obroty niż zawsze. Tak, żeby go lepiej zastymulować. Także to jest też bardzo istotne. Zarówno aktywność fizyczna, ale też i umysłowa. To jest to, co będzie budowało potencjał i zwiększało efektywność pracy mózgu. Oczywiście nawodnienie. Nawodnienie jest absolutnie fundamentem, więc też pamiętajmy, żeby dbać o odpowiednie nawodnienie. Jeśli mówimy o odpowiednich założeniach diety, to między tymi posiłkami. Oczywiście na pierwszym miejscu zawsze będzie woda, ale pamiętajmy o prozdrowotnych naparach jak kawa czy herbata, które też powinny w zdrowej diecie się pojawiać. Kolejny element to oczywiście sen. No i w tym wypadku sen jest absolutnie kluczowy, ponieważ jest to taki moment dla naszego organizmu wytchnienia, kiedy regeneruje się dosłownie wszystko. Całe nasze ciało, cały nasz organizm. Więc też trzeba pod tym kątem o siebie zadbać. Także dopiero, kiedy będziemy w stanie połączyć te wszystkie puzzle, o których tutaj wspominam, to będziemy mogli naprawdę efektywnie wpłynąć na pracę mózgu, co przełoży się z automatu na też większą efektywność pracy, Twoje wyniki. Więc miej to proszę na uwadze, żeby zawsze dbać o kwestie diety. Najlepszym modelem będzie tutaj dieta mind. Po drugie, żeby pamiętać o aktywności i tu rozbijamy ją. Zarówno na aktywność fizyczną, jak i umysłową. Po trzecie będzie to kwestia nawodnienia i po czwarte będzie to fundament kolejny, czyli sen. I dopiero gdzieś na końcu można zastanowić się nad suplementacją, ale prawda jest taka, że fundament to witamina D i omega 3. I w zasadzie daleko daleko mamy nic. Jeśli zadbasz odpowiednią dietę i o te fundamenty, to suplementacja, o której wspomniałem, w zupełności wystarczy. To już tyle w tym materiale. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i oczywiście już teraz zachęcam do kolejnych, innych materiałów szkoleniowych z firmy Card w których z pewnością też się zobaczymy. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!